Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano i cała ekipa TK, czyli Dzik, Kaciejos, Wander i dzisiejszym moim asystentem jest Rax. Moi drodzy, ekipa pełną parą. Dzisiaj Dzik wrócił z lasu i przestał srać tak jak na ostatnim odcinku, więc będzie nam dzisiaj pomagał. Najlepszy policyjny driver motocykla. Cześć, Dziku. Tam, witam cię, kurczę, wróciłem sobie z lasu i jest, powiem ci, taka energia, musimy ich dzisiaj złapać, stary. Ja słyszałem, że były jakieś problemy. A, były troszeczkę, bo Jacob dał nam popalić. Dzisiaj mamy PLK, Damian, tak? Dobrze? Że ja to mówię. Widzowie, w każdym bądź razie dzisiaj mamy Damiana, który będzie próbował nas tryhardować, ale na szczęście wrócił też z randki pewien chłopak z Olsztyna. Witamy cię, Kaciejos. Dzień dobry, wróciłem. Trochę mi się przysnęło, ale miałem za to sen proroczy. Jaki miałeś sen? Że ich złapiemy, serio. A, ale jaja. To nie jest sen, to są fakty. No i oczywiście teściu nasz tutaj ulubiony, czyli pan Wander. Co? No, spałem. Wander pisał z teściem. Tak, teściem. No. Dokładnie. Więc jesteśmy całym składem. Oczywiście dzisiaj moim towarzyszem jest Rax. Raxa dobrze kojarzycie z serii Życie Gangstera. Oczywiście wpadnijcie też na kanały chłopaków, jeżeli chcecie zobaczyć inne fajne, fabularne serie z naszego uniwersum. Jak Ściganci, przygody pewnego bandziorka Marcina, no i oczywiście pewnego, policyjną 60, czyli Mariuszka. Tak jest, tak jest. Więc widzowie, subujcie nasze kanały, wpadajcie, no i dzisiaj zaczynamy łapać, tak jak mówiłem, Damiana, który zazwyczaj biega w FIFA, a dzisiaj będzie biegał w GTA. A, i właśnie widzowie, przecież mamy jeszcze cały komisariat policji, czyli ekipę TK, zobaczcie jak pięknie stoją, już są troszeczkę bardziej wyszkoleni, wasze taktyki widzowie są fenomenalne. No właśnie, i na dzisiejszym odcinku jadę karnym radiowozem, bo oczywiście wybraliśmy najgorszym policjantem na ostatnich odcinkach. Dziękuję, że we mnie wierzycie, więc dzisiaj wam udowodnię, że jestem najlepszym policjantem, jestem komendantem, natomiast widzowie, możecie na tym odcinku wybrać kolejnego najgorszego policjanta. Ciekawe, kto będzie jechał karnym radiowozem. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Policja versus Złodzieje. Dzisiaj wreszcie długo wyczekiwany odcinek. Pisaliście, zalaliście po prostu sekcję komentarzy pod każdym poprzednim odcinkiem z tej serii. Kiedy Damian? Kiedy PLK Damian? No i dzisiaj, proszę państwa, mistrz FIFA zawitał w nasze skromne progi TK. Dzień dobry, Damianie. Witamy mistrz, serdecznie. Który nigdy nic nie wygrał, dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale no, zobaczymy, zobaczymy. Jestem podekscytowany. Tak, będzie zabawnie, moi drodzy. Damian nie grał z 10 lat w GTA, ale spokojnie wdrożymy go. Myślę, że dobry wynik to jest, moi drodzy, kwestia czasu. Jest z nami oczywiście gość, który będzie utrudniał nam trochę życie, czyli nie kto inny jak pan Ospano. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, jak widzicie, zwarty, gotowy, żeby chronić tego pięknego miasta. Ale fokus, chłopie, jakie ty tu przewroty robisz. Damian, bo spadniesz! Jak się taki przewrót robi? Jak tak zrobić? Musisz celować bronią. No. I nacisnąć spację. Dobra, ogarnięte. Damian też gotowy, zwarty, widzowie. To będzie naprawdę dobry odcinek, więc wpadajcie, zobaczysz perspektywę Ospka. Subskrybujcie kanał Damiana i zostawcie łapę w górę tam od TK. To jest bardzo ważne. No i tutaj zostawiajcie mnóstwo, jeśli ten odcinek wam się spodoba. No i co? Lecimy chyba, co? Ospek, zwarty, gotowy? Tak, ja gotowy? Jestem już tak, gotowy. Ja gotowy. Tylko, no, kurde, no, no Damian ma taką postać, stary, że się nie mogę napatrzeć, no. Chcemy tutaj zielonego dolara. Uspokój się. Tak właśnie, Ospek. To po programie. Ja nie mogę, bo jestem na służbie, więc idę. Do widzenia. Dobrze, do widzenia, widzowie. Żegnamy. Nie. Dobra, panowie, jestem już na komisariacie. Możecie się ładować do radiowozów, za chwilę będziemy zaczynać. Ja już siadam do swojego. Słuchajcie, dzisiaj mamy pewną taktykę, bo jak widzicie, widzowie, zaczynamy sobie w Sandy. Panowie, takie same pozycje jak zawsze, aczkolwiek robimy taki rush do Los Santos, natomiast Wander tutaj zostaje, żeby szybciej reagować. Czy to jest zrozumiane? Pewnie. Dziku, motocykl, jak na ostatnich odcinkach, bardzo dobrze mu szło, więc to wykorzystamy. No i co? Pamiętajcie, teraz na początku wybadajmy ich taktykę, potem ich troszeczkę bardziej przyciśniemy, a potem już im nie damy żyć. Jest nas bardzo dużo, więc musimy to wykorzystać. Plus, pamiętajcie, że po czasie, jak się skończy czas i jest koniec gry, to jest totalna łapanka, czyli jeździmy po całej mapie i szukamy ich tak, żeby nie wjechali do dziupli, więc musimy też w międzyczasie ustalić, gdzie mniej więcej mogą mieć dziuple, więc spodziewajcie się pierwszego ataku, trzeba odliczyć, jaki czas minął i mniej więcej, gdzie to było, żebyśmy wiedzieli, jak szybko reagować, co nie? I gdzie reagować. Także trzymajcie się mocno kierownic, bo dzisiaj będzie ostro. Dobra, zaczynamy, panowie! Let's go! Lecimy. Startu! Dobrze jest. No, powiem ci, że kurde, co? Jestem gotowy na dzisiaj na jakieś szybkie złapanie tego zawodnika. Ty serasz za żarem, ty będziesz taki obsrany jak w Życiu Gangstera, tym swoją durną postacią. No pewnie, co jeszcze, co jeszcze? Durną masz tą postać, Raxon to jest pała głupia. A ty to co jesteś? Ja jestem gigaczadem. Gigaczadem, gigadebilem. Dobra, dobra, przestań, musimy się skupić dzisiaj na naszej robocie. Patrz jak to stary zasuwa. Widzowie, ja miałem dostać karny radiowóz, a ten karny radiowóz jeździ lepiej niż normalny. Nie wiedziałem, że to takie Ciri są. Muszę być bardziej karany, możecie mnie zlinczować w komentarzach.
żebym jak najwięcej jeździł tym radiowozem. Musisz, Rax, też reagować na ten pierwszy napad, co nie? Bo to jest dość ciekawe zjawisko. Ja jestem gotowy. Więc ja jadę szybko do miasta, ogarniam, ale jestem właśnie ciekaw, czy... O, gdzie jest napad? Mamy napad na flikę, na flekę. Czyli w która część ulicy? Bardzo szybko, bardzo szybko. Już, tak, tak, czekaj, która część mapy? Widzowie, mam problem z swoim policjantem, muszę jechać tam do zlecenia, kurde, lecę. Ja tutaj jestem w centrum i ja nie zdążyłem zaznaczyć, gdzie jest ten napad, gdzie on był? To była fleka, lewy, stary. Bo to tu tak jesteś bliżej kogoś, tu widać. Aha, tutaj, o kurde. To ja przejechałem obok tego. Czyli gdzieś na północy miasta musieli mieć dziuple, na to wychodzi. Niestety mój partner w samochodzie, widzowie, no, wykitował. Ja mówiłem, mam Rax, to jest faj, on nie ogarnia, widzowie, życia, on nie potrafi być dobrym policjantem, a tym bardziej złodziejem w życiu gangstera. On musiał się wysypać, no, ale spokojnie, ja mu pozwolę wrócić tutaj, się zrekompensować. W międzyczasie oczywiście będą perspektywy chłopaków, także możecie zobaczyć, co oni tam robią, czy kogoś widzą. Możecie dawać znać też w komentarzach, jakie macie pomysły, jak możemy, jakie taktyki robić, jak to ma wyglądać w przyszłości, kogo możemy zaprosić do serii również, widzowie, więc zapraszam do fajnej dyskusji w komentarzach. No i nie zapomnijcie o łapka w górę, ja bym chciał zobaczyć 12 tysięcy łapek, to jutro pojawi się kolejny odcinek na moim kanale. Panowie, jakaś dziwna cisza się zrobiła. Podejrzewam, że rozciągnięcie znowu leci na Paleto albo Sandy. Myślicie, że ten pierwszy napad razem zrobili, bo to na to wskazywało, nie? Długo się wydaje, że chyba razem, bo Damian by chyba tak szybko nie ryzykował. Imo strzelał, że poleci teraz Sandy, a za kilkanaście sekund po Sandy będzie znów LS. Musimy się tak fajnie porozstawiać, żeby mniej więcej mieć w miarę dobry podjazd do każdej tam dzielnicy, czy coś, no. Ciężko jest tu zobaczyć, bo jednak nie widzimy się wszyscy na tej mapie, nie? Więc to też jest utrudnione zadanie. Może spróbuj się udać w rejon lotniska, co? Lotniska tutaj? No, tego tutaj. Dobra. Może coś znajdziemy akurat. Tam pod sklep myślisz jechać? Znaczy ogólnie, sprawdzimy te rejony, ale no najprawdopodobniej lotnisko, sklep. Dobra, jadę. Zobaczymy, widzowie. W sumie tam jeszcze nigdy nie byłem. Tam chyba nawet nikt nie obstawia, co nie? Tak, 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 to jest czysto. Dobra. Ło, wow, widziałeś to? O kurde. Myślałem, że to już oni. To strady. Bez kitu. To dzieje się tak, coś kiedyś biotało. Ja się w sumie nie zdziwię, widzowie, bo ostatnio były jaja, bo ja na przykład... Co to było, stary? Kilka razy... Nie, kilka nagrywek temu też było tak, że on się samolot cały czas respił i tak, mogliśmy zagrać jednej sceny. O, o, o! Pa, jak jeździ. Stary, autobus, kurczę. Widzę właśnie. To jest, to są oni, dawaj. Czekaj. Widzisz, że to oni? Jezu, no przecież żaden autobus nie skakał bez rampy. Czekaj, ja udam peda, stary. Udam peda. Patrz, oni nie wiedzą, że to ja, bo oni chyba nie znają tego karnego radiowozu. No ale, kurde. Ty, poczekaj, bo oni pod sklep się czają. Patrz, o to mi chodzi, stary, patrz. Ale uważaj, bo to jest jednokierunkowa, to nie wychodzi tam za bardzo. Widzę, wysiadła jedna babka. Wszedł do sklepu. Tak? Na lotnisku. Wiem, czekaj, niech zrobi napad. Niech zrobi napad. Czekamy na napad. Wyjął broń. W którym lotnisku? Lotnisko w Los Santos. W Los Santos. Widzieliśmy, jak chyba wchodzą do sklepu, ale poczekajcie. Jeszcze tu nie przyjeżdżać. Tak, robią napad, jedna jednostka do mnie. To jest bank, stary. Tak? No to jest bank, leka. Dawaj, lecimy tu. Jeden w samochodzie. Dawaj. Policja! Kogo tu mamy? Odłóż tą broń! Jaką broń? Odłóż tą broń! Co ty tu robisz? Co? Ja? Raczej dół. Schowaj pistolet. Trzeba sprawdzić, co tam masz. Co to? Pokaż kieszonki, pokaż. Ej! Uważaj! Mamy atak na policjanta. O, flashbang! Co tam się dzieje u was? Pomoc ma? Flesza rzucili! Kradiowóz! Wiecie tam pomocy? Ukradli nam radiowóz i policjanta! Dobra, jadę! Gońcie! Jadę za nim! Jak suratujecie? Z moim radiowozem, tym zardzewiałym! Macie, gdzie jest dokładnie? Dawaj pozycję jego. Jest na tym takim rondzie dookoła lotniska, nie widzę go teraz. Ścigasz go? Wjeżdża na lotnisko! Ja też jadę, ja mam już auto, ale jazda! Jadę do ciebie samochodem, Ospek, jestem. Dobra, ja też mam, jadę, dawaj. Na płycie lotniska jesteście? Czy lotniska cały czas. Jedzie chyba na drugi wylot z lotniska. Nie, zawrócił. Dobra, my tam wjeżdżamy. Ja tam wjeżdżam przynajmniej. A więc o tu we dwóch. Jak we dwóch? Pitu jest w radiowozie, dwóch jest w radiowozie. Wracają na główny wyjazd wracają. Tak, są, dobra, dawaj, gonimy ich. Ale zasuwają tym radiowozem! Co chwilę jakieś stanty robią. Zobaczycie, zaraz dorwiemy ich. Dziku, ty musisz, stary, trzymać fazę za nimi. Ja zajeżdżam drogę. Ale mam 15 FPS-ów, bo nie wiem, co się dzieje, stary. Co ty gadasz? Pokaz slajdów mam, stary. Patrz, tam jest. Trzymam pościg, zobaczymy. O, tamta robią. O nie! Oni mają za dobry radiowóz! Musimy ich ten radiowóz zabrać, bo możemy mieć problemy później. Tak. Mi się wydaje, że to Kalu chyba prowadzi, co nie? Co to on? On mnie wyrzuci z radiowozu. O, wjeżdża z lotniska! No, to było fake info, jadą wzdłuż samolotu, wzdłuż pasa znowu. Dobra. Będzie kradł samolot? Kradnie samolot!
Wow, dziękuję, przepraszam! Haha, stary, mam taki pokaz slajdów. Kto jest w samolocie? Co nie kali? Ten, uważajcie, żeby nie rozwalił ukradł nic. Samolot. Ukradł samolot. Dobra, widzę go. Gdzie jest ten radiowóz drugi? Uciekałem chyba. Ospek, dobra, proponuję... Olejcie ten samolot, złapcie tego, radiowóz złapcie. On jedzie. Dobra. Nie mogliśmy łapać samolotu, bo byśmy jeszcze spowodowali jakiś wypadek straszny, ale samochód gońcie, gdzie on jest? Samochód gdzieś powinien być przed nami. Dobra, ja pierdzielę, ale akcja, widzowie. Wszystko jest w LS, podobno. Uciekł wam? Panią go chyba moi. Dobra, ale musicie podawać, gdzie są mniej więcej. Ale to oni są tam w mieście dalej, masz ich Kasię, czy nie? No i zgubili. Kurde, ale dobrze było. Panowie, naszym sukcesem też jest to, że oni nie zarabiają pieniędzy. Zajmujemy im czas. Tak, tak, stracili 15 minut, widzowie, na tym głupim napadzie, tak naprawdę. Gdyby ten drugi nie wsiadł do tego samolotu, to byśmy go złapali, ale wiecie jak to jest, wsiada do samolotu, to nie możemy do niego strzelać, widzowie, co nie? On by musiał strzelić do nas pierwszy, więc jedyne, co mogliśmy zrobić, to mu barykadować drogę, no ale widzicie, samolot spychać w getta, to sami dobrze wiecie, jak to wygląda, co nie? Także, kurde, no, tym razem im się udało, ale panowie, nie zniechęcajcie się, wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, bo zabraliśmy im sporo czasu. No. Kto miał ten samolot? Ich, nie wiem, kto jechał samolotem. Damian jechał samolotem, czy leciał? Damian miał. Okay. Jeżeli, ja mam taką teorię, że jeżeli to mógł być Damian, to on może nie umieć latać samolotem, więc może chcieć wylądować ty, na lotnisku. Fander, weź tam obstaw lotniska w Sandy, ty. Właśnie obstawiamy. Zrób to, stary. Rax, a ja potrzebuję mój zardzewiały radiowóz tutaj, jakiś nowy. Słuchajcie, bo widzę strasznie dziwny helikopter i on wylatuje jakby wylotówką z LS, ale nie wiem ile w tym prawdy. To jest zwykły taki NPC-ty to są. Którą? Napad, mamy idziemy napad. Do napadu. Ktoś ogarnie ten napad? Jest ktoś blisko? To jest lewa autostrada. Mam 3 kilometry. To jest lewa autostrada. Ja mam też 3, no to ja mam 4, to nie dojadę. Mam 3. No to jest takie zarządzenie losu, zawsze tam jestem i zawsze jak odjeżdżam, to zawsze atakują tam. No na ostatnim odcinku też to widziałem, jak odjechałeś ze Sandy i dosłownie 5 minut po tym, jak wyjechałeś z miasta, rozpoczął się atak. No właśnie, teraz jest tak samo. No jesteś szeryfem, to musimy sprawdzić, czy szeryf Mariuszek to właśnie jest jakiś kantownik, może tak specjalnie robisz i tak ściemniasz i z nimi współpracujesz, może jestem korumpem. No właśnie. To nie zmienia faktu, że są 24 minuty do końca, więc panowie, za 4 minutki zmieniamy kodzik na żółty. Jeżeli na przykład dziku albo kacie macie jakieś wolne jednostki, to pierwszy napad był na północy miasta, co nie? W jej przeciągu jakichś 3-4 minut od rozpoczęcia. Więc można byłoby też tam w razie wyszperać między na jakąś dziuplę, co nie? No my mamy traf na arenę, stary. Tam najprawdopodobniej coś może być. Może lości na przykład, bar lostów czy coś. Mam bardziej w arenę Maze Bank z chłopakami, bo mówili, że tam jest jakiś interior. A dojechaliby w 3 minuty z tamtych regionów? Dobrze jechali. Mamy samolot na autostradzie gdzie, zachodniej. Która? Aha. Autostrada. Wylądował i teraz się jeszcze raz znosi do góry. Czyli on dalej lata, próbuje wylądować. Napad jest. Mamy kolejny napad, już dojeżdżamy powoli. Jeżeli nie jechał w naszą jedzie! Jest! To jest skradziony radiowóz. Skradziony radiowóz, gonimy go! Porusza się drogą 68 w kierunku Sendy. Dobra, blokuję drogę. Pojechał? Prawo, w górach. Prawą stronę jadą? Widzę go, spada. Dwie osoby w środku. Stoi, oddawaj mój radiowóz! O kurde! Skaczemy z nimi po górach aktualnie. Gdzie jesteście? Możecie podać na moim nadajniku, cały czas mój nadajnik. Tak w stronę winnicy trochę. Skoczył na pole. Skoczył z tej drogi. Skoczył na pole. Tutaj na pole, tu na prawo. Zgubiliśmy go, tu na prawo jest na polu, tutaj obok nas. Tu. Kurde, ja tam a nie skoczyłem. A jedzie tym jeżdżaj tu prawo. Zardzewiały tam jedzie taki szybki. To jedzie 68 drogą. Dobra, to my dołączamy. Jest tam, macie go? Jedzie w stronę Fortu Zancudo. Ja pierdzielę, stary, ale się poszyłem teraz. W stronę zachodniej od strony jedzie, on jest tak szybki, że nie wiem, czy my go dogonimy. A ty mówisz, że te karne radiowozy są do dupy. No ja miałem inny karny radiowóz. Jak to inny? Tacy jesteście właśnie. Skręcił w lewo w kierunku miasta. Ale ty ściemniasz. Rozdumtą się za nas. Jest szansa, że mogę zrobić... Duelec jadą. Robić blokadę, ale teoretycznie. Tak, blokada na lewej autostradzie. Tak, blokada lewa autostrada, szybko. Ten samolot tam jedzie też. Kolczatki? Bez kolczatek na razie, A! Blokujcie po prostu go! Skręć tu w prawo, Będę przejmował też go. Tu? Sorry. Widzisz, przed nami. Wysiadł z radiowozu. Jedna osoba wysiadła, kradnie samochód. Czarne Banshee, Damian. Dawajcie, co ja się przejmę stało? Czarne Banshee, lewa autostrada. Dobrze, dziku w twoją stronę, tam gdzie pojechałeś. On tam siedzi gdzieś. Ten radiowóz jedzie znowu do Los Santos, my jesteśmy za nim. Lewa autostrada, blokada jest? Tak. Tak, to on będzie do końca już dojeżdża, do końca będzie wjeżdżał do miasta zaraz, uważajcie. Jeżdża. No i gdzie on teraz jest? W lewo tu. Mieli blokadę. Co? Jechali do miasta już. Kurde, my go szukamy. Tu po lewej. Się też już zgubili.
Ej, radiowóz znalazłem! Radiowóz tu jest! Mamy radiowóz, no. Gdzie? Ale pusty, pusty radiowóz! Gdzie? Zmienił samochód, prawdopodobnie motor. Tak. Ej, tam się jechało tak szybko! Dawaj, jedź! Tam jedzie! Jak to? Coś puchnęli krutera. Nie, to pedy. A, to pedy, dobra, GPS. to pedy, cholera. Coś zgubiliśmy go, kurde. Nie mają, tak? No, nie tym razem. Ej, ja myślałem, że ta blokada będzie lepsza, stary. Ja też myślałem, że oni tam się ustawią w kilka radiowozów, a nie, że jeszcze jeden stanie w poprzednich. No, kodzik żółty panowie dajemy w takim razie. Dobra, ja robię patrol na północy miasta, natomiast wy możecie się rozgałęzić. Oni głównie atakują teraz Los Santos. Napad! Północny Los Santos. Chłopaki już ode mnie też jadą, kilometr mają. Za Pacyfikiem napad. Sklep za Pacyfikiem, tak jest. Sklep za Pacyfikiem. 800 metrów. Podejrzany pojazd to jest motor. Motocyklem wcześniej się przemieszczał. Tak jest, jakikolwiek. O, napad jeszcze jest. Mam 2-300, jadę tam. Mam półtora tam. Dobra. Rozciągaj rozgrywkę w takim razie. Krycha tam jest na tym napadzie. Tak? Dobra, jak macie go tam? Dać PM. Strzały zgłoszone. Dostał z paralizatora. Znaczy wszystkie. Mamy. Dobra, kto to jest? Kto to jest? Paki. Nie odzywa się. To musi być Damian. Dobra, weźcie go na komisariat go weźcie. Powiedzcie mu, że na komisariacie, jeżeli chce wyjść, to musi tam zapłacić chyba połowę pieniędzy, co ma, co nie? Cześć, jakoś ko. Tak. Chyba. Dobrze, to 30 tysięcy i może wyjść, możecie mu powiedzieć. My jedziemy na ten Mirror Park, ale ten rodowóz jest szybki, to jest niemożliwe, stary. Nieźle po pierwsze, nie? No. Mi się... A! Aaaa! Co? Nic nie widzą na Mirror Parku. Co się stało? Tak, na jaką komendę mamy jechać? Najbliższą. Panowie, będziemy mieć wykupienie więźnia, więc na razie rozstawcie się na całej szerokości mapy. Za chwilę będzie minuta. Pilnuj reakcję radiowozu, żeby nie ukradli mojego. Dobra. Witamy. Witamy. Dobrze, panowie, możecie już pojechać się porozstawiać po reszcie tutaj mapki. Jasne. A my sobie już zostaniemy tutaj z Kaciosem. Tak jest, panie szefie, odmarszować. Dobrze, w takim razie tutaj możemy już chyba kajdaneczki zdjąć za sekundkę. Gdzie jest kolega, który chciał tutaj zapłacić grzywny? Mamy niemowę, chyba serio mówiliście, że on nie potrafi gadać. Ale ma łydy. Widzicie jaką ma łydkę? Dobra, mamy tutaj gagatka, zaraz dojdzie do wymiany, widzowie. Czas im ucieka, więc lepiej, żeby się śpieszył. Powiedz koledze, że nie mamy całego dnia, żeby czekać na zbawienie. Przyjechał kolega. Dobra, wpuść go. Wjeżdża na... No, dobra, zszedł, chodzi. Chodzi po schodach. Zegar tyka, coraz szybciej tyka ten zegarek. Dziszka, tak? Kochani, co się stało? Gdzie się szlajałeś? Znowu to samo. Mamy tutaj mandacik w wysokości 30 tysięcy dolarów, panowie i panie. Znowu muszę płacić za ciebie. Dobrze, panie władzo. Panie władzo. 10 tysięcy ode mnie wlatuje, proszę. Dobrze, dziękuję. Tutaj wyciągnę mężowi z kieszeni 20 tysięcy, pyk. Dobrze. Tylko pieniążki chcemy jak coś. I teraz tak, ma pani z mężem czas, minutę, żeby odjechać? Tak, chyba, oczywiście. Że zdecydujecie się wsiąść do jakiegoś policyjnego pojazdu, to wtedy będzie 0 sekund. Ja słyszałem, że takie gagatki robią takie błędy. Robią różne gagatki. Słuchajcie, minuta odjazdowa, dwójka wychodzi z komisariatu, zapłaciła 30 tysięcy za swoje przewinienia, więc mają minutę. Pościg wstrzymany na minutę. Jak zobaczycie, że ktoś się przemieszcza, na razie nie reagujcie przez minutkę. Dodajemy kod czerwony, panowie. Przyspieszamy trochę rozgrywkę, więc... No, na razie dobra robota, policja. Dla rekordu im daleko chyba. Te karne radiowozy muszę zamienić na coś gorszego, bo tu chyba nie tak to miało wyglądać, więc od kolejnego odcinka na pewno te karne radiowozy zostaną troszeczkę pogorszone. Może pomyślimy o jakimś totalnym gównem, które będzie jeździć strasznie gównianie. Bo ja mam wrażenie, że ten karny radiowóz się daje nam troszeczkę przewagi, ale za to dzisiaj jest taki, no oni bardzo dzisiaj agresywnie grają. Jacob ostatnio też był bardzo agresywny i tryhardował, tylko że Jacob ma jakieś dobre fury. Natomiast tutaj jest taka taktyka szybkich rabunków dookoła, gdzie się da, nie? Ja mam takie wrażenie. Więc te 30 tysięcy wcale nie musiało być aż takie dla nich jakąś małą kwotą, nie? Znaczy dużą kwotą, przepraszam. O to mi właśnie chodzi, że mogą mieć dużo, dużo więcej pieniędzy, możemy się zaskoczyć. Patrz, widzisz, jak ładnie przepisowo jadę? Pięknie. Coś nowego u ciebie. Nie, no ja jestem przepisowy. No. Patrz. Kontrolowany. No, brawo. Ja to jestem stróżem prawa. Napad. Sandy. Yellow Jack. Ja sobie na Yellow Jacka. Yellow Jacka, jadę. 2 kilometry. 2 kilometry jestem od Yellow Jacka akurat. O kurde. A, o to chodziło, o to chodziło, Rax. Panie, bo podjeżdżam od kilku stron. No, pięknie. Stary, o to chodziło. Kaluch wyjeżdża na prawą autostradę, takie info poszło. Napad, 4 kilometry. Jadę. Sandy, napad. Przed nami. Dawajcie. Cały samochód Kaluch, lewa autostrada. Ja cię... Widzisz go? Widzę go, tam jest! Tak już widzę go, kasuję go. To było rozeznanie powietrzem.
No. Ty motocyklem jak cię szturkasz z Sam Kingiem. Widzowie, ja nie chcę znowu jeździć karnym. Dobra, mam to Sam Kinga, on próbuje jakieś bączki tu kręcić. Dobra, jedziemy do ciebie. Dawaj, to Sam King jest. Ja chyba też przejechać trochę. Można go pitować tu. Sprawujemy go tak na grubo, z nim lecimy. Tak, no 4 minuty do końca, pitujcie go. Strzela. Strzały? Można mu opony przebić. Dobra, wali do mnie, wali. Tak, dobra, to odpowiedzcie ogniem, walcie po oponach na razie. Dobiłem go. Wszystkie opony ma przebite. Dobra. Trzymajcie się na razie od strzelania. Strzela do mnie. To ja strzelam, przepraszam. No nie ty, to on do mnie strzela. A to przepraszam. Trzymajcie go na odległość, on zaraz się rozbije, będziemy musieli i wtedy go wszyscy obławimy. Strzela do mnie, dostałem kulkę. To odnieś kawałeczek. Balon w sup. Dobra, czekajcie, jeszcze, niech się wystrzela. Widzę, że ma pistolet w łapie, no. Ja bym go powoli łapał. Dobra, panowie, czekajcie, jeszcze jedzie, jeszcze tryharduje. Walcie po samochodzie, żeby zaczął się palić, nie zabijajcie go, walcie w auto. Zrobimy go tak, że nie będzie wiedział, co się dzieje. Po silniku trzeba mu strzelać. To czas, walę, cały czas. Już ma wylew paliwa. Paliwo mu się leje, zaraz się zatrzyma. Dobrze. Aż mi go szkoda, powiem ci. Jest totalnie. Jezu, jara się. Dobra, teraz wysiadka i... Dajcie, obezwaniajcie go. Stój! Ukradł motocykl! Leży, Tazer! Tazer, mamy go! O, sorry, Raks! Co ty? Pobiliśmy naszych! Dobra, mamy jednego. Nie, mamy go. Mamy jednego, jeszcze drugi zostaw w takim razie. Tego na komisariat przewieźcie. No i dzisiejszy odcinek, widzowie, jest po myśli policji. Ostatnio nas robili jak chcieli, a zobaczcie, jak dzisiaj policja wygląda dzięki wam, kochani. Ale akcja, widzowie. Ja mam kajdanek, nie wiem czemu, nie mogę go podnieść. Pomóż mu coś. Zgubiłem. Może... Ja niego nie zgarną, ja mam wrażenie, że on im ucieknie. Dobra. Pano, jest tak? Pytanie, czy moi mogą rozstawić kolczatki w miejscu, w którym podejrzewałem dziuplę. Tak, rozstawcie, no. Obstawiajcie tą dziuplę. Dobra, ja do miasta, ja wracam do miasta, więc rozstawcie się, bo to może być też Sandy, bo to był taki północny atak, łatwo też od jakiejś tej wjechać. Jest to taka villa Madrazo, jak ona się nazywa? La Fuente Blanca, to jest ona? Tak jest. To też może być potencjalna dziupla, jak myślicie? Jak dla mnie niezbyt, bo napad był pierwszy... Nasi strzelali bardziej w obserwatorium. Mi się właśnie wydaje, że tam... Obserwatorium? Bo to musi być interior, co nie? Muszą tam wjechać. No to możliwe, że jakiś sklep. Znaczy, mam na myśli jakiś Suburban czy coś. No dobra, 30 sekund, panowie. Słuchajcie teraz, obstawiamy wszystkie potencjalne dziuple na północy Los Santos. Jeżeli uważacie, że tam jest jakaś dziupla, to róbcie jak chcecie. Szukamy tej dziupli, panowie, za 20 sekund. Więc te wszystkie okolice trzeba zabezpieczyć. Ściągnijcie wszystkie jednostki z wszystkich tutaj miast, co nie? Z okolic. Szukamy tego. Mamy problem. Jaki? Lub odmawia posłuszeństwa, nie chce wejść nam do samochodu. Dobra, to trzymaj go na ziemi. Jasne. Pilnuj, żeby go nie odbił w takim razie, a my szukamy dziupli. Wszyscy szukać dziupli teraz. Rax, co obstawiasz? Ja bym obstawiał właśnie tutaj miasto, no gdzieś, nie wiem, Wynut, może coś w centrum. No bo jednak pierwszy napad był, wiesz, w okolicach, no jakby plaży, lewa część miasta. Ty, a stary dom Franklina? No... Czy ja wiem? A to myślisz, że lecieliby tam, a nie od razu po prostu tutaj nie na wiem, no bo popatrz, jesteśmy tutaj, a ten pierwszy napad gdzie był? On był stary, tutaj jak jest ten sklep, tak? To jest to gdzieś? Napad był tutaj gdzieś. O, 130 tysięcy? 130 koła? Co a, jest grane? Mieli banki... Jaki? Skąd masz tyle pieniędzy? Ej, mocno. Stary Damian obrał to może przez te banki, ja bo sam w szoku. Ale słuchaj, ja jeszcze nie zakończyłem. Aha, i co teraz? No i chcę się z tobą trochę pobawić. Może ci się uda mnie jeszcze dojechać przed dziuplą. Jaki cwaniaczek, wiesz co? My zaczynamy obstawiać wszystkie dziuple, więc to pytanie, czy dojedziesz do swojej dziupli? No, słuchaj, tak się składa, że stoję przy wejściu do niej. Tak. Stoisz przy wejściu do dziupli? Aha, no i dobra, jakie są twoje zasady twojej gry w takim razie? No, w innych sezonach bym cię poprosił o oddanie 30 tysięcy, ale niestety zasady obecnego sezonu widzowie nam to nie pozwalają. Dobra, wiesz co, chyba jednak nie będę chciał negocjować, bo widzę wasze radiowoce. A jaki? Nie powiem. Tak, ale tak szczerze, jest piękny? Damian, mam wchodzić do dziupli? No wchodź, tutaj nie ma co. Mówisz? Widzę. Rób widzę. To. Ja nie wiem, gdzie jesteś, ja nie wiem, jak wygląda twoja okolica. Czekaj, no jak czekaj. Nie wiesz? Jak to? Czekaj, dziupla, radiowóz, co ty gadasz? No przecież mamy dziuplę na Glen Parku. To chyba nie ta gra.
ale dobry bejcik, nabrałbym się. No słuchaj, no kurde, no tam gdzie się broń kupuje. Gdzie się broń kupuje? Na północnym Los Santos, tak? Damian, zabijesz mnie jak wpadnę, nie? Tak, chyba nie wpadniesz, tam... nie wpadniesz, wierzę w ciebie. Nic. Szymiaka tam bardzo blisko do niego, Rozpano. Mówisz, że jesteś tam, gdzie się kupuje broń. A jakiś region? Coś więcej? Stary, Ammunition tam, gdzie był pierwszy broń napad. Broń możesz dostać w każdym sklepie z bronią. Tak, to już wiem, ale bardziej mi chodzi o część miasta, gdzie możemy się spotkać. Niedaleko, jakbym cię zabił, będzie do cmentarza, żeby wywieźć twoje ciało. Niedaleko będzie do cmentarza, żeby wywieźć moje ciało i tam jest sklep z bronią. Okej, chyba zacząłem coś kumać. Dobra, i co ode mnie chcesz w takim razie? Nie wiem. To ja mam pomysł. Jaki jest obecny rekord w tej serii? No, 80 tysięcy i my mamy stóweczkę, koleżko. 80 tysięcy, tak? To za 20 tysięcy mogę wypuścić twojego kumpla. I teraz pytanie. Damy wam 30 sekund na odjazd. I to już zależy od was, czy to wykorzystacie, czy nie. Jeżeli tak, to macie równą tabelę z Jacobem. Jeżeli nie, tracicie 19 wszystko. 19 500. Damian, idziesz te negocjacje? Mamy 100 tysięcy, przypominam. Pamiętaj o zasadach też, że jeżeli ukradniesz policyjny radiowóz w trakcie wychodzenia z komisariatu z czegoś, to wtedy kończy się czas oczekiwania 30 sekund i jedziemy pełną bandą po was. Dobra. Czyli... Aha, czyli dajecie Damianowi szansę dojechania? Tak, no tak, bo musi we dwójkę skończyć. Okej, Damian, no to decyzja jest prosta. Albo wchodzę do dziupli sam za moment i zgarniasz 100 koła, albo dopłacamy i masz ile? Aha, za 20 go wypuścisz promocyjnie, tak? Tak, i możecie wtedy zrobić taki wynik jak Jacob i być na remisie. No to pytanie, co PLK? Ale ma? Jesteście we dwójkę i widać, że jesteście zgranymi bandziorami i macie dużo honoru jako bandziorzy. Choć bandziorzy nie muszą mieć wcale honoru. Nie chcę honoru, chcę pierwsze miejsce. Dobra, to zrobimy tak. Ja sejwuję, ty Damian po prostu zrobisz próbę już taką poza punktacyjną i zobaczymy, czy dasz radę, czy nie. Dobrze, to swój kodeks. A możecie mnie tylko zreanimować, proszę, bo... Jasne, czyli kodeks złodzieja chcę sobie podbić, tak? W hierarchii tam chcę pokazać, że jest kozakiem. Tak. My cię chętnie pokażemy, że to nie jest wcale łatwe i że to nie będzie wcale zabawa, tylko katorga dla Damian, ciebie. Dasz radę, Damian. Słuchajcie, w tym momencie oficjalnie, Damian, wszedłem do dziupli dla ciebie. A ja zapraszam policjantów skazanym na Mission Row, żeby mógł spróbować swoich sił, żeby wrócić do swojej dziupli. Uwaga! Damian testuje swoje możliwości, zgarnęli 100 tysięcy, co czyni go liderem tabeli. Także chcesz poczuć policyjną siłę? Proszę bardzo, masz teraz 10 sekund, żeby uciec. A my policjanci, przygotujcie się, bo to będzie jazda bez trzymanki. Halo, gotowi? No, my czekamy. Jak opuści ten komisariat, ma 10 sekund, ja będę głośno odliczał. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jazda! Ha, 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 gwapiemy go, skurczywyka. Siadaj, hamie! Siadaj, ty się zabijesz tam. Łapcie go za wszelką cenę teraz. Dobra, widzowie, ciekawe, czy uda nam się go złapać. Dawaj, Rax teraz. Szukamy go. Gdzieś tam na północy miasta, gdzieś tam... Tak, wiem, okolice cmentarza. Tak, myślę, że to tam jest ten? Na 150% stary, tam zaczęli, on ci dawał te dziwne wskazówki, no to na 100% jest gdzieś tam. Mówisz, myślisz? Że blisko ma na cmentarz. W ogóle? Ale mam pokaz slajdu, widzowie! Ty widziałeś to? Dzik leciał na motorze i odleciał. Ja mam pokaz slajd, bo włączyło się. Tak się gra z Raxem, widzowie, on tak gra w GTA. Dobra, szukajcie go, my jesteśmy przy cmentarzu gdzieś tutaj. On jechał tak... Gdzie takim niebieskim autem jechał, nie? Niebieski samochód. Jest, tu jest! Za mną, dawajcie na mnie! Gdzie ty jesteś, ospę? Kurde, jak to powiedzieć wam? Gdzie są takie dwa sklepy niedaleko cmentarza? Tu jest Ammunition! Tu jest wjazd! Jedźcie się tak, bo cię tłumi! Wszedł do dziupli! Ja pierdzielę, ale fart! Byliśmy tuż za nim. Zabił nas, ale to zrobił. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za służbę. No niestety, pomimo tego, że mieliśmy wrażenie, że kontrolujemy sytuację, ograbiono nas na 100 tysięcy dolarów, wynika z tego, że banki są bardzo opłacalne, więc musimy przyszłego odcinka na tym popracować. Ja wam bardzo dziękuję. Padajcie, widzowie, bo nie widzicie teraz mojej twarzy, ale zaufajcie mojemu głosowi. Padajcie na kanał Damiana, PLK Damian oczywiście, kanał fifowski, czyli granie w nogę, dlatego tak dobrze biegał. No i oczywiście odwiedźcie kanały moich przyjacieli tutaj z policji, Wandera, Dzika i Kacie Josa. Linki w opisie, także bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!